bo biznes wtedy mówi, dobra, to powiedz, jak to będzie wyglądało, jaki będzie plan, ile ludzi nam odejdzie i jaki będzie forecast. I to jest coś, taki moment, kiedy HR-owiec po prostu nieruchomieje i wymięka. I mówi, no nie, no ale ja nie wiem, no ale no bo to trudno przewidzieć. Dlaczego trudno przewidzieć? Dlaczego finanse nie mają problemu z estymatami, pomimo tego, że mylą się po prostu jak 150? Bańka pękła. Tak, z Różą Szafranek, która jest moją dzisiejszą gościnią, zatytułowaliśmy dzisiejszą rozmowę. Ale tak naprawdę rozmawiamy nie tylko o tym, że bańka w obszarze technologicznym pękła, ale o tym, co to oznacza dla biznesów oraz dla HR-u. Rozmawiamy również o technologii, o tym, dlaczego ona ma sens, ale dlaczego nie do końca się sprawdza, a także o tym, co jako HR-owcy możemy zrobić lepiej, aby wnieść większą wartość dla biznesu. Róża Szafranek jest założycielką HR Hints i ma ogromny przegląd rynku. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Cię do posłuchania tego odcinka. A jeżeli HR Espresso to podcast, który lubisz, który wnosi dla Ciebie wartość, to pamiętaj o tym, żeby podzielić się nim ze znajomym, znajomą oraz ocenić na Spotify lub Apple Podcasts. Każde polecenie i każdy komentarz wiele dla mnie znaczy. HR Espresso to nie tylko podcast, to również szkolenia i doradztwo. Jeżeli chcesz skontaktować się ze mną w celu umówienia się na konsultację albo ustalenia szkolenia, to napisz na jarek@hrespresso.pl. Cześć Różo, witam Cię bardzo serdecznie w HR Espresso. Cześć Jarku, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że mogę tu być. Pęknięcie bańki. To jest temat naszego odcinka, to jest temat naszej rozmowy, ale o co w ogóle chodzi? Chodzi o to, że skończył się czas ogromnych wzrostów, skończył się czas bardzo szybkiego skalowania, skończył się czas wielkich pieniędzy, skończył się czas pięknych marzeń startupowych i nie tylko. No i okazuje się, że w kryzysie musimy się wszyscy nie tylko dobrze odnaleźć, ale też pomagać innym i pomagać innym, którymi albo zarządzamy, albo którzy pracują z nami, albo których musimy zatrudnić i którzy należą do nowego pokolenia, czyli do tej słynnej już osławionej, choć młodej Gen Z-y, no albo właśnie, którzy pracują w naszych firmach, a są bardzo dociśnięci przez to, że albo pracują bardzo dużo, no albo rzeczywiście mają taki kłopot, że nie potrafią sobie gdzieś tam tej granicy znaleźć. Więc mamy tutaj szereg problemów, to znaczy mamy problem i kryzysu ekonomicznego i mamy problem tego, że ludzie nie potrafią jeszcze nauczyć się pracować w ramach, które sami sobie narzucą, czyli okazuje się, że mamy ten kryzys work-life balansowy, no bo okazuje się, że te granice sztuczne, które sobie narzucaliśmy przez pandemię, czyli to, że pracujemy 9-17, wcale nas nie chroni przed tym, żebyśmy nie byli wypaleni, czyli okazuje się, że ludzie, którzy mają elastyczny grafik pracy i słuchają siebie, że tak powiem bardzo oględnie, pewnie zaraz będziemy to pogłębiać, wypalają się mniej i rzadziej niż ci, którzy pracują 9-17, no ale właśnie bardzo są albo podatni na stres, albo mało rezylientni. Mamy też kolejny problem z tym, że nie bardzo jesteśmy się w stanie dogadać międzypokoleniowo, tak jak patrząc nawet na to, co widać w socjologii, że różnice między pokoleniami występują zawsze, natomiast ta różnica między pokoleniem czy boomerskim a milenialskim, czy gen Z-owym a gen alfa, są dużo mniejsze niż to tarcie, które jest teraz kluczowe na rynku pracy, nie? Czyli to tarcie pomiędzy milenialsami a gen Z-ką, czyli taka różnica nie tylko w postawach, ale też w wartościach. To znaczy dla milenialsów to, co jest ważne, to, żeby osiągać, to, żeby zdobywać, to, żeby być w stanie się poświęcić dla pracy. Gen Z no nie będzie w stanie się poświęcić dla pracy, bo będzie dbać o siebie dużo częściej. Dobra, ale te trzy rzeczy, które powiedziałaś, bo faktycznie to są trzy duże wyzwania, ja się z tym zgadzam, to są duże wyzwania. Natomiast o ile pierwsze jestem w stanie zrozumieć, że jest związane z szeroko rozumianym kryzysem, jakkolwiek byśmy go nie definiowali sobie, czy właśnie z tym pęknięciem bańki, które wcześniej były napompowane, teraz jest nieco trudniej na rynku, tak biznesowo, o tyle... Co ma wspólnego temat drugi i trzeci, czyli well-beingu i tej pracy elastycznej mniej lub bardziej oraz komunikacji międzypokoleniowej
z pęknięciem bańki? Czy to ma jakikolwiek związek twoim zdaniem, czy to po prostu jest i by było niezależnie od tego, czy by był okres prosperity dalej, czy nie? Na pewno ten trzeci element, czyli to, że teraz wchodzi na rynek nowe pokolenie, ma związek z pęknięciem bańki. To znaczy, jak sobie popatrzymy na europejskie i amerykańskie firmy innowacyjne, technologiczne, startupy najczęściej, to widzimy, że ich założyciele mają dość podobny profil, czy w Europie, czy w Stanach. To są milenialsi, którzy pochodzą z tak zwanej mid-klasy, czyli mają wykształconych rodziców, natomiast nie są bardzo zamożni. I to są ludzie, którzy mają bardzo wysokie ambicje, są zwykle dobrze wykształceni, natomiast to, co ich pcha do tego, żeby pracować dużo, pracować ciężko, żeby osiągać rzeczy, żeby budować nowe rozwiązania, często kosztem wielu godzin pracy, często kosztem swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, to są ludzie, którzy są, jak to mówią często socjologowie teraz, ostatnim pokoleniem, które będzie w stanie ponieść taki koszt. I będzie widać, tak przynajmniej jak patrzymy na prognozy to wygląda, że te kolejne pokolenia, nawet jak dzisiaj zakładają startupy, nawet jak są funderami, nawet jak to są ludzie, którzy właśnie prowadzą swoje przedsięwzięcia, no to oni mówią, że oni sami dla siebie już inaczej będą to robić. Czyli oni nie będą tak zasuwać. No bo moglibyśmy mieć takie podejrzenie, czy moglibyśmy mieć takie założenie, że funder ma zawsze ten sam profil. No i okazuje się, że to jest nieprawda. Okazuje się, że ci młodsi funderzy to są ludzie, którzy czy będą pracować 4 dni w tygodniu i mówią, ja chcę przede wszystkim mieć dobre środowisko pracy dla siebie, a nie budować coś kosztem swojego zdrowia psychicznego, fizycznego. Jeśli to się nie uda, jeśli ten startup będzie wymagał ode mnie za dużo, to ja nie będę tego robić. I to jest ta zależność, to znaczy widać, że to się po prostu zbiega w czasie. Natomiast jeśli chodzi o tę drugą rzecz, czyli o to, że ludzie są zmęczeni, ludzie są wypaleni. 2023 rok był też takim rokiem, kiedy mieliśmy najwyższy wskaźnik odejść z mid-level managementu. I to takich tak zwanych, jak to mówię często, odejść donikąd, czyli odejść na gap year na przykład, albo odejść na kwartał, jeśli mam pieniądze na to, żeby przeżyć kwartał, no to po prostu przestaję pracować, bo tak jestem zmęczony, tak potrzebuję gdzieś tam odnaleźć czy swoją równowagę, czy swoje zdrowie. I to jest moim zdaniem po prostu zbieg wydarzeń historycznie, tak się akurat poskładało, to znaczy jesteśmy po doświadczeniach wojny w sąsiednim kraju, jesteśmy po doświadczeniach wojny w Europie, jesteśmy sami krajem zagrożonym wojną i to, że nie mamy narzędzi do tego, żeby sobie radzić z takim napięciem, że raczej jak patrzymy na badania, większość z nas spodziewała się jakichś bardzo zaawansowanych cyberwojen. A tutaj no, to, co gdzieś tam widać w prognozach, czy to, o czym się mówi, no to jest takie zagrożenie, na które nie jesteśmy przygotowani. Jak do tego sobie dodamy tą wysoką potrzebę kontroli, którą mają milenialsi, którzy teraz w większości stanowią ten mid-level management, no to widzimy, że to jest po prostu dość nieszczęśliwy zbieg okoliczności historycznie, natomiast nie ma tutaj raczej związku przyczynowo-skutkowego. Tak się akurat wydarzyło, że mamy czas postpandemiczny, post-lockdownowy, no i jeszcze wojna, no i jeszcze kryzys i to wypalenie. No właśnie, czyli dużo rzeczy się zbiegło, ale z drugiej strony to, o czym ty mówisz, to są takie makro trendy czy makro rzeczy, które się dzieją, jakieś otoczenie takie większe. Mhm. A próbując trochę zejść na ziemię, bo ty i twoja firma wspieracie różne organizacje w obszarze people and culture przede wszystkim, natomiast jak to się przekłada na taką właśnie codzienną pracę osób związanych z szeroko rozumianym HR-em? Jakie to ma znaczenie i będzie miało znaczenie, jak patrzysz na to, co dzieje się też w Stanach, wiem, że nie tak dawno w Stanach byłaś, jakie to ma przełożenie i będzie miało przełożenie dla nas w najbliższych miesiącach, może rok? Mhm. Tutaj trzeba na pewno o takich trzech kluczowych zmianach, takich kluczowych trendach wspomnieć. Pierwsza rzecz to jest to, jak znacznie zmniejszyła się liczba ogłoszeń nowych w HR-ze, czyli osób, które poszukują pracy, jest nadal tak samo dużo, natomiast ogłoszeń w Polsce jest nawet o połowę mniej. Jeśli chodzi o Stany, to widać, że w ogóle stanowisk liderskich
i stanowisk menedżerskich, project menedżerskich, takich związanych z organizacją pracy, w tym stanowisk HR-owych, jest również dużo mniej. Tam ta proporcja jest trochę inna, ona tam spadła akurat w tym stanie, który nas najbardziej interesuje, czyli w Michigan, to są okolice 35%. Natomiast nadal jest tak, że tych stanowisk jest mniej. Co za tym idzie? HR-owców jest mniej, no a pracy wręcz odwrotnie. To znaczy nie tylko trzeba zaadresować te problemy wypalenia ludzi, nie tylko trzeba poukładać procesy ludzkie, jeśli chodzi o na przykład czy performance review, czy sprawiedliwe oceny, czy dobre onboardingi, czy nawet w takich czasach jak teraz, cywilizowane, dobre offboardingi. No i to wszystko powinien robić HR-owiec, więc HR-owców powinno być więcej, a nie mniej. No i oczywiście będzie się to wiązało z tym w kolejnych latach, że HR-owcy będą mieli coraz więcej pracy. I tutaj mamy taki problem drugi, czyli to, jak HR-owcy komunikują swoją wartość. I to jest coś, co widać bardzo wyraźnie w Stanach. To poczekaj, to ja właśnie trochę nawiążę do pierwszego wątku i później, zanim przeskoczymy do tej wartości HR-owców, bo co byś odpowiedziała na takie przemyślenie, które mogłoby się pojawić? Ja wiem, że się u niektórych pojawiło, może nie tych, którzy nas słuchają, ale bo sam takie rozmowy, kiedyś byłem ich świadkiem, czy w nich uczestniczyłem. Gdybyś usłyszała coś takiego: oj Różo, Różo, wszystko fajnie, więcej HR-owców, ale skąd? Jak tu zadbać o wypalenie? Jak wiesz, świeci się na czerwono, trzeba zadbać o tu i teraz, o to, żeby biznes się zgadzał. A gdzie ty mi o wypaleniu i o ludziach? Tutaj trzeba zasuwać. I to jest akurat bardzo łatwe do odbicia. To znaczy to jest coś, co się zmienia bardzo wyraźnie i jesteśmy już w stanie pokazać to na liczbach. To znaczy do tej pory bardzo często mówiło się, że produkt i sprzedaż, czy oferta i sprzedaż, usługa i sprzedaż, cokolwiek firma oferuje, to są takie dwie nogi, na których organizacja stoi. No i właśnie paradoksalnie na twoją korzyść, czy na moją korzyść, tak patrząc czysto biznesowo, ale też na korzyść każdego HR-owca, który jest w organizacji, to wypalenie i te problemy ludzkie, to działa niestety bardzo pozytywnie. To znaczy my jesteśmy w stanie pokazać, że jak będziesz mieć super jako founder, jako właściciel, super rozkręcone procesy sprzedażowe, super ofertę, no to nic nie zrobisz, jak ci nagle 1/4 ludzi bez zapowiedzi, bez żadnego forecastingu odejść, po prostu zniknie. Nie? I to, że ludzie się stają dzisiaj kluczowi właśnie przez to, że jest w ich obszarze kryzys, to jest dla nas dobrze. No bo my jesteśmy w stanie pokazać swoją wartość, nie? To znaczy nikt inny nie jest w stanie poza HR-owcami ani zaadresować tego problemu, ani powiedzieć, no dobra, co robić na przyszłość. Więc to jest oczywiście sytuacja trudna, gdzie my musimy jako HR-owcy często sami bardzo dużo zrobić w organizacji, natomiast no, jest to dla nas korzystne, dlatego że realnie dzisiaj jest taki moment, kiedy jesteśmy potrzebni jak nigdy. To jak to ma się do tego, że mówisz potrzebni jak nigdy, ale jednak tych ogłoszeń jest coraz mniej. Jest ewidentnie mniej ogłoszeń niż było rok, dwa lata temu. Tak, i to jest ten drugi problem, o którym na pewno trzeba wspomnieć, czyli to, że nadal mamy w HR-ze ogromny problem z komunikowaniem wartości, czyli wartości, którą wnosimy i z liczeniem tego, jaki jest outcome naszej pracy. I to jest coś, na punkcie czego i właściciele, i menadżerowie średniego szczebla w większych organizacjach, no i w ogóle liderzy, którzy decydują o budżetach, na przykład w organizacjach korporacyjnych, są super na to czuli, a HR-owcy nie zawsze dzisiaj potrafią na to odpowiedzieć. Ja bardzo duży nacisk na to kładę, żeby nie mówić tylko i wyłącznie o tym, co się robi, a my często jako HR-owcy mamy taki nawyk, czyli mówimy, rozmawiamy z ludźmi, pracujemy nad procesem, pracujemy nad liderem, żeby dać mu narzędzia. No i to jest to, co powiedziałeś. Lider pyta, no i co z tego, że pracujecie? Więc to, żeby zmienić ten język, żeby zacząć mówić outcome'ami, a nie inputami, czyli żeby zacząć mówić, ja rozmawiam teraz z 3 liderami, dzięki temu będziemy w stanie ich utrzymać. Powiedzmy na 2 kwartały, tak tutaj, tak potrzebujemy, tak estymujemy. No i w związku z tym nie będziemy musieli poświęcać czasu i pieniędzy na to, żeby szukać kolejnego lidera. Będziemy w stanie dzięki temu, na przykład, że wprowadzamy praktyki, czyli wprowadzamy rytmy, wprowadzamy rutyny w organizacji, będziemy w stanie zoptymalizować czas ludzi. To jest nie do pomyślenia,
jak dużo czasu i jak dużo kasy można oszczędzić tylko dzięki temu, że w ciągu 3 miesięcy, a potem długofalowo, jak się to układa, to w ciągu kolejnego kwartału, czyli sumarycznie pół roku, można oszczędzić takiej kasy operacyjnie dzięki temu, że kalendarze będą dobrze poukładane. I to się wydaje, że no, każdy potrafi to zrobić. No to moje pytanie jest, dlaczego nikt tego nie robi w takim razie? Dlaczego jest tak, że ludzie są tak nieoptymalnie zarządzani, że dostają zadania, nikt ich nie odbiera, nie są w ogóle oceniani, nie ma takiego regularnego rytmu, nie ma takiej praktyki pracy, która nie tylko daje ludziom poczucie bezpieczeństwa, bo to nie jest o tym, że no, będzie tutaj miło, będą się wszyscy dobrze czuli. To się organizacji naprawdę opłaca, to znaczy im bezpieczniej czują się ludzie i im rzeczywiście zespół jest bardziej różnorodny, im mają mniejszy poziom niepewności, tym lepiej jesteśmy w stanie poukładać organizację, w takim sensie, że ludzie mają mniejszy na przykład poziom plotkowania, mniejszy poziom napięcia, mniej na siebie donoszą, mniej robią duchochronów, co oznacza, że po prostu lepiej pracują. To znaczy, to jest ta optymalizacja, która jak popatrzymy sobie na przykład na skalę kwartalną, no to dochodzimy nawet do 10, czasami do 15 w większych organizacjach, do 15% kosztów operacyjnych. Czyli to są realnie 1000 zł w skali małych organizacji w miesiącu, no i to są miliony w skali korporacyjnej. I ludzie już to wiedzą. To znaczy to, że dobre poukładanie organizacji, dobre poukładanie firmy, to jest coś, co naprawdę się przekłada na kasę i przedsiębiorcom opłaca się to. My to rzeczywiście przetestowaliśmy, jak robiliśmy taki pivot, bo my pochodzimy ze środowiska VC, ze środowiska startupowego, technologicznego, natomiast w tym kryzysie 2022 roku przeszliśmy do MŚP, czyli do małych, średnich przedsiębiorstw. No i dzisiaj nasz główny klient to jest właśnie polski przedsiębiorca, przemysłowy, budowlany, gastronomiczny, który liczy kasę, bo to jest jego kasa. To nie jest kasa pochodząca z wielkich wzrostów z funduszu Venture Capital. I on nie zapłaci za to, jak będzie miał właśnie takie historie, wiesz, no, owocowy wtorek, niech będzie miło, niech ludziom będzie przyjemnie. Jemu się to naprawdę musi opłacać i całe szczęście jest tak, że da się to policzyć i da mu się to pokazać, no i to trzeba robić. I HR-owcy, tacy, którzy są na etacie, tacy, którzy właśnie muszą udowadniać swoją wartość, też powinni to robić, no bo to jest dokładnie ten wpływ HR-u, który HR ma, tylko no po prostu musi to udowodnić jeszcze. Ja się z Tobą w pełni zgadzam. Jednocześnie zwracam szczególną uwagę na to, że nie powinniśmy się zatrzymywać w tej komunikacji na, nie wiem, poprawił się wskaźnik rotacji, retencji i tak dalej, tylko pokazać, jak to konkretnie wpływa na pieniądze, co to oznacza dla biznesu, bo mówienie wskaźnikami HR-u niekoniecznie oznacza zrozumienie tego samego. Nawet jeżeli dla nas byłoby to oczywiste, bo my rozumiemy jakiś wskaźnik HR-owy, to niekoniecznie będzie to oznaczało to samo dla lidera biznesowego. Dokładnie. Natomiast pojawia mi się w głowie inne pytanie, czy wątek w ogóle, zagadnienie. Jak to się ma do realnego przełożenia HR-owców na ten biznes? Powiedziałeś, że przeswitchowaliście się, zrobiliście pivot na MŚP. Tam pewnie był jakiś HR, może nie jakiś bardzo rozbudowany, ale ktoś był od HR-u. To dlaczego te osoby tego nie pokazywały? Nie umiały tego zrobić, nie miały odpowiedniej pozycji, nie miały odpowiedniej wiedzy, nie przeanalizowały, a może były zakopane bieżączką i nie miały czasu na takie bardziej wysokopoziomowo, biznesowo strategiczne podejście. Bardzo często nie ma nikogo, nie, nawet w organizacjach, które mają 100 osób, 200 osób, bardzo często nie ma nikogo, kto się zajmuje HR-em w takim znaczeniu people and culture, czyli jest osoba od administracji, jest osoba od kadr, natomiast tutaj my jesteśmy traktowani bardzo często nie tylko jako tacy HR managerowie, ale wręcz jako tacy, wiesz, change managerowie albo project managerowie. Nie? To znaczy, to jest rzeczywiście praca na styku tak wielu obszarów, to jest na przykład poprowadzenie projektu zmiany, czy sukcesyjnej, czy wprowadzenie nowego prezesa, czy zmiana w leadershipie. I to jest coś, co między tobą, mną, czy pewnie słuchaczami naszymi dzisiaj, to są sprawy oczywiste, że sprawa ludzka, sprawa liderska, sprawa kryzysowa, sprawa komunikacyjna, to jest sprawa HR-owa. Natomiast dla przedsiębiorcy małego, średniego w Polsce zupełnie tak nie jest. To znaczy, to jest coś,
co powinni zaadresować albo jego liderzy, takiego prezesa, albo taki prezes sam lub sama pani prezes. I to jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście dzisiaj HR ma taką szansę na to, żeby wejść i pokazać tą swoją pozycję kluczowego gracza, nie tylko właśnie jako taki człowiek, który adresuje problemy tak zwane miękkie, nie? Czyli to jest nie tylko o tym, że my wchodzimy i mówimy, komunikacja jest ważna. No jasne, no trudno się z tym nie zgodzić, nie? No jest ważna, tylko jak dokładnie to się robi, czyli co dokładnie musi być poustawiane na poziomie praktyk, co trzeba powiedzieć na poziomie behawiorów, żeby to było akceptowalne przez wszystkich i żeby faktycznie przekładało się to na to, że taki prezes widzi zmianę, nie? To znaczy dla nas największą klęską HR-u, czy to jest nasza klęska, czy to jest klęska kogoś, kogo zatrudniamy, czy kogoś z naszego community, czy naszego partnera, to jest właśnie ten moment, kiedy founder mówi: ja nie rozumiem, po co miałbym utrzymywać HR-owca, skoro ja potrzebuję wydać pieniądze na coś innego. I bardzo łatwo można się tutaj pogubić albo pomylić, bo taki przedsiębiorca powie: no dobra, no ale przecież to jest tak, że ja muszę ciąć koszty, więc gdzieś muszę uciąć. No tylko, że naszym celem jest to, żeby HR-owiec, czy w ogóle obszar People and Culture był tak kluczowy w organizacji, żeby to nie było pierwszych 10 punktów do ucięcia, żeby to nie było coś, co jest dodatkowe, tylko żeby to był must have. I warunki są do tego dzisiaj bardzo dobre, no bo tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, nie tylko produkt albo usługa, nie tylko sprzedaż, ale też ludzie, no bo na tych ludziach najczęściej nam się to wywala. I HR-owcy potrafią to zrobić. To znaczy bardzo często jest tak, że to co pytałeś, bardzo często jest tak, że nie ma problemu z dostępnością narzędzi. Nie ma problemu z tym, żeby sobie właśnie ściągnąć jakiś framework z sieci do performance review. Albo no, HR-owcy wiedzą, co to jest 360. Tylko problem jest taki, że poza właśnie takimi wskaźnikami HR-owymi, które są często wytarte, często nieadekwatne, no na przykład no, rotacja w zespole lidera to jest kwestia lidera, a nie HR-owca, a HR-owiec często bywa z tego rozliczany, nie? Ale to, żeby właśnie być w stanie policzyć takie rzeczy, które są związane typowo z kryzysem, nie? Czyli żeby być w stanie policzyć na przykład przewidywalność, czyli to, żeby prowadzić projekt hiring planu choćby, coś, co zwiększa przewidywalność biznesu i prowadzić ten projekt na tyle mocno, żeby go po prostu dowieść. Największy problem w HR-ze jest z rezyliencją, czyli z tym, że po pierwszej próbie, po drugiej próbie HR-owiec się poddaje albo właśnie przegrywa z tym business as usual, albo właśnie ma taki problem, że chce coś przeprowadzić i wie, że to jest dobre i ma te narzędzia i ma nawet dobry pomysł, ale nie jest słuchany i mówi: dobra, no to ja pomogę tym ludziom, no bo tam trzy osoby do mnie stoją i pukają w kółko, to ja do nich pójdę. Nie? I to, i absolutnie jestem ostatnią osobą, która będzie to oceniać, która powie: no nie, no źle robią, bo no, to jest oczywiste, że gdzieś tam idziemy za taką potrzebą bieżącą, za potrzebą ludzi, natomiast długofalowo ani my nie wygrywamy jako HR-owcy, ani organizacja nie wygrywa. Nie? Więc to jest trochę o zmianie myślenia z takiej decyzji właśnie bieżącej, co robimy teraz, jak to będzie działało, na to, żeby to działało za kwartał, żeby to działało za dwa kwartały, żeby postawić jednak duży proces, nawet kosztem tego, że ktoś nam się nie wypłacze w ramię. Powiedziałaś, że to jest dobry czas dla HR-owców. Ja staram się to podważyć, jak na razie mi się nie do końca udaje i spróbuję jeszcze raz. Zapraszam. Bo powiedziałaś też, że są rzeczy, których nie będziemy zastępować, bo to są rzeczy, to są procesy ludzkie i jakby i to jest dobry czas, bo te procesy ludzkie będą dalej wykorzystywane, ale z drugiej strony, to dokładnie w świecie technologii, mamy teraz do czynienia z inną zmianą, ze zmianą technologiczną związaną ze sztuczną inteligencją i nie dalej jak kilka tygodni temu Klarna, która była całkiem sexy firmą, taką, w której się chciało pracować, pożegnała się z chyba 700 osobami, bo wprowadziła na customer service sztuczną inteligencję i powiedzieli, że to jest ich optymalizacja kosztów i oni wolą w ten sposób wydawać pieniądze. No to wiesz, jak to się ma do kwestii tych ludzi, nie? I tego jak i czy czasem to samo nie będzie czekało na HR? Mhm. Kocham argument AI. Paradoksalnie to jest totalnie woda na mój młyn. To dawaj. Jak wiesz pewnie i pewnie część słuchaczy też już się z tym spotyka, ogromny mamy problem z HR-techami.
To znaczy okazuje się, że HR-techy są tak bardzo unsuccessful, jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne, czyli to są często dobre pomysły, natomiast z jakiegoś powodu nikt z tego nie korzysta. Organizacje to kupują, ale mają potem problem z zaangażowaniem ludzi, więc się z tego wycofują albo nie kupują w ogóle. I oczywiście można powiedzieć, że no tak, HR-owa persona ma za mało wpływu, za mały budżet, no i po prostu nie opłaca się sprzedawać do HR-u, więc też HR-techy są unsuccessful. Natomiast jak popatrzymy sobie na skalę, na waluację i na to, jak to wygląda i w Europie, i w Stanach, jeśli chodzi o ten obszar rynku, no to nawet edutechy, już pomijając medtechy i biotechy w ostatnich latach, wszystkie obszary rynku są dużo bardziej successful niż obszar ludzki i w technologiach. Więc to, co ja bardzo boleśnie tego doświadczyłam, stawiając Culture ID w zeszłym roku, czyli my robiliśmy test na naszych funderach, robiliśmy dużo badań na funderach, z którymi współpracujemy, zbadaliśmy naprawdę dużą część środowiska europejskiego i naszych klientów z Michigan i to, czego się dowiedzieliśmy, jeśli chodzi o zastosowanie produktowe w HR-ze, no bo oczywiście naszym planem w Culture ID było zbudowanie produktu technologicznego. No i okazało się, że 100% funderów, nawet tych funderów technologicznych, powiedziało, że oni nie będą korzystać z rozwiązania, które zastępuje lub automatyzuje właśnie takiego interim HR-owca, którym my jesteśmy, dlatego że w tak wielu obszarach opiera się na technologiach i lubi je, że rzeczywiście ten jeden moment, gdzie człowiek jest potrzebny, żeby zabrać odpowiedzialność funderowi za ludzi, to jest ten moment, kiedy oni nie chcą tego zrobić, nie chcą tego przekazać. I jak popatrzysz sobie na to, to na pewno to wiesz lepiej ode mnie, jak popatrzysz sobie na rynek europejski konsultantów HR-owych, to on regularnie z roku na rok rośnie co najmniej 20%. Czyli to, co widzimy nawet w kryzysie, to to, że stanowisk HR-owych jest coraz mniej, natomiast coraz więcej jest takich potrzeb, żeby właśnie ktoś wszedł na interima albo ktoś zaufany pomógł przeprowadzić jakiś proces. To znaczy te potrzeby są. Jest ogromny lęk przed tym, że nie ma pieniędzy, jest cięcie budżetowe i to jest no, twarda rzecz, na którą ludzie w przedsiębiorstwach odpowiadają, także tną HR. Natomiast w kontrze do tego zatrudniają konsultantów zewnętrznych. No to o czym to świadczy? To jest ogromna potrzeba, która na razie nie jest zastępowalna przez AI, dlatego że to jest taki obszar, gdzie chcą przedsiębiorcy, liderzy, menadżerowie czuć się bezpiecznie. I to jest nie tylko o tym, żeby to działało, nie? To znaczy to jest nie tylko o tym, że wpakujemy to w aplikację do dawania feedbacku, wpakujemy to w jakiś HR-tech i nie będziemy się tym zajmować. Właśnie dokładnie odwrotnie. Ja potrzebuję człowieka, który wiem, że zabierze mi to z talerza, ale też równocześnie mam pewność, że dobrze mi to dowiezie, bo to jest ta komponenta, która jest kluczowa. Czyli ja muszę mieć człowieka, który to zabierze, bo to jest dla mnie ważne, ale muszę też móc go sprawdzić. Muszę mieć pewność, że to będzie dobra jakość. Więc ta potrzeba jest, selektywność tutaj jest bardzo wysoka, natomiast zastępowalność AI-owa, zastępowalność automatyzacyjna takich funkcji typowo HR-owych na razie jest bardzo kiepska. I to jest mega, ja nie chcę tutaj być, wiesz, jakąś taką arogantką AI-ową, no bo ja też korzystam z rozwiązań AI-owych, czy tam Midjourney'owych, czy z Cloda, czy z rozwiązań jakichś do notatek i absolutnie nie jestem wrogiem technologii, wręcz przeciwnie w tym obszarze. Natomiast nie widziałam, żeby na wielką skalę rozwiązania w samym HR-ze zastępowały dzisiaj HR-owców. Paradoksalnie nawet w rekrutacji, która wydaje się, nawet dzisiaj rano miałam taką rozmowę właśnie na temat rozwiązania HR-owego, takiego typowo do automatyzacji tej wstępnej selekcji CV. I ktoś mnie właśnie pyta, że no, że takie super rozwiązanie, że to jest potrzebne. Ja mówię, że wiesz co, możemy długo gadać, natomiast to jest czwarte takie rozwiązanie, o którym słyszę w życiu i tych poprzednich firm już nie ma. I jest jakiś powód, dla którego nawet w wysokim prosperity, w bardzo dobrych wycenach, w bardzo wysokich waluacjach, te HR-techy, które upraszczają pracę HR-u, które zastępują HR-owców, to się nigdy nie udało. I to, co dzisiaj widać w HR-ze, ten AI w HR-ze, automatyzacja w HR-ze praktycznie nie występuje w sensie praktycznym.
To znaczy występuje, jeśli chodzi o asystentów, występuje, jeśli chodzi o notatki, występuje, jeśli chodzi o automatyzację na przykład obsługi klienta. Natomiast nie widziałam żadnego wdrożenia, już tutaj nie będę tych wielkich, sławetnych porażek czy Amazona, czy na przykład Intela przywoływać, gdzie no, wycofywano się spektakularnie z automatyzacji rekrutacji, wycofywano się z selekcji automatycznej CV. I to oczywiście nie jest dowód na to, że to się nie stanie w przyszłości, natomiast jak patrzymy sobie na ten boom w różnych obszarach, że ten AI już wchodzi bardzo mocno, w HR-ze tego nie ma. To znaczy w HR-ze się o tym mówi dużo i często jest tak, że właśnie czy jak jesteśmy na jakichś konferencjach, no to AI w HR-ze, jak to będzie wyglądało, future of work i tak dalej. Natomiast future of work dla nas jest tak naprawdę taki, że my będziemy potrzebni do tego, żeby reskillować ludzi, upskillować ludzi, żeby uczyć ich takiego, ja to trochę nazywam takim człowiekiem renesansu, czyli żeby ludzie umieli łączyć kropki, żeby umieli się przesiadać pomiędzy funkcjami. I to jest gigantyczny rynek, jest na to ogromna potrzeba. Zresztą mamy nawet polski lokalny raport o reskillingu parę miesięcy temu wydany. I widzimy, że to jest praca dla HR-owca, żeby organizację przygotować na to, że będzie potrzeba zatrudnienia 15% stanowisk, których nie będzie na rynku. I to nie będzie tak, że się pójdzie do headhunterów i się powie, dobra, no to zatrudniamy, kasa nie gra roli. Bo tych ludzi nie będzie po prostu. Więc będzie trzeba po kompetencjach, po potencjale przesadzić jednych ze stolika, czy inżynierskiego, czy technologicznego, czy nawet bardzo często takiego project managerskiego właśnie do AI-a. I to jest ogrom pracy, który HR-owcy będą musieli wykonać. I ja tutaj, no tak jak mówię, ja nie chcę być jakaś arogancka, nie chcę powiedzieć, że no wszystkich to dotyczy, a nas to nie dotyczy. No ale tak uważam. Znaczy, naprawdę tak jest, że w obszarze AI-a w HR-ze nie mamy na razie żadnych znaczących zmian, nie mamy żadnych takich zastępowalności, które się udają, nie mamy żadnych takich implementacji automatyzacyjnych, wręcz przeciwnie, jest cała masa pracy w reskillingu, w upskillingu, który przynosi AI i bardzo dużo będzie pracy z tym. Moim zdaniem, bo wspomniałaś kilka razy o AI w HR-ze i tego, że nie ma dużych wdrożeń, tak, jeśli chodzi o duże, takie w pełni autonomicznego agenta, to w pełni się zgadzam, nie ma i pewnie przez jakiś czas jeszcze nie będzie, ale to jest jeszcze kilka, przynajmniej kilka powodów, dla których tak jest. Natomiast jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie tutaj w tym poletku na wykorzystanie takie w formie asystenta. Bo dla mnie dzisiaj AI dla HR-u również może być asystentem i warto go wykorzystywać właśnie w lepszym rozumieniu biznesu, lepszym funkcjonowaniu w tym biznesie. I nie powinniśmy wylewać dziecka z kąpielą, to jest moje zdanie, w kontekście AI to nie w HR-ze i warto się go uczyć, warto wykorzystywać, ale faktycznie on po prostu nie zastąpi przynajmniej w najbliższym czasie z różnych względów całych funkcji HR-owych. Totalnie plus jeden, to znaczy wszystkie takie rozwiązania, które notują, zbierają myśli, czy kategoryzują, czy to są nawet takie rozwiązania AI-owe w Notion, które pomagają uporządkować wiedzę, nawet takie rozwiązania no, klodowe, które są w stanie przeformułować myśl, które są w stanie rzeczywiście zapisać rozmowę. To są rozwiązania, które są asystenckie, pomocne, natomiast one się wiążą z zarządzaniem tekstem przez HR-owca i to jest ogromna potrzeba, no bo dzisiaj rzeczywiście to, że się rozmawia z kandydatem i się pisze równolegle w jakimś pliku, no to jest trochę już przeżytek, nie? To jest trochę relikt przeszłości i to się musi zmienić. Natomiast to jest jedna, nie wiem która, no bo nie mam na to danych, jedna strzelam 50 pracy HR-owca, no i to dokładnie tak jak powiedziałeś, to nie jest core pracy HR-owca, więc w tym sensie, no te kluczowe funkcje HR-u nie są zagrożone. Wracając do początku, do tematu pęknięcie bańki, świat po tym pęknięciu bańki i co to oznacza. Trochę powiedzieliśmy o tym, jak to może wpłynąć na HR, a jak to może wpłynąć na naszych klientów, takich wewnętrznych, zewnętrznych, jeżeli jesteśmy z zewnątrz, czyli na liderów.
i co my w związku z tym możemy zrobić. Tak, i to jest właśnie ten trzeci aspekt, o którym zaczęliśmy mówić i który na pewno wymaga domknięcia. To jest świadomość, którą musimy mieć, z kim my dzisiaj dealujemy. I to kompletnie nie ma znaczenia, czy jesteśmy Culture Ivy, czy jesteśmy Chińcami i obsługujemy zewnętrznego klienta, czy właśnie jesteśmy dyrektorem HR-u i obsługujemy swoich peerów, czyli szefa produktu, szefa inżynieringu, czy no właśnie, jesteśmy częścią zespołu HR-owego, no i pracujemy po prostu dla 5 hiring managerów, czy pracujemy dla 5 liderów, których wspieramy. Uważam, że taka zmiana, która jest bardzo widoczna dzisiaj i bardzo bolesna, to jest to, że ląd liderów się skraca. To znaczy to, że to zmęczenie, o którym mówiliśmy, to wypalenie, to jest coś, co rzeczywiście wpływa na, mówiąc tak najprościej na świecie, na cierpliwość ludzką. To znaczy to, jak mało liderzy mają cierpliwości do swoich pracowników. To, jak mało jest przestrzeni na to, żeby dotrzeć się na przykład w onboardingu, to nie chodzi o to, żeby dać komuś drugą szansę, tylko żeby naprawdę zrozumieć to, że no może faktycznie się nie zrozumieliśmy, a nie to, że ktoś jest kiepski. To, że kryzys to podkręca, to jest coś, co trzeba wiedzieć o liderach, żeby móc im pomóc. I to, że dzisiaj lider będzie bardzo niecierpliwy, to, że dzisiaj lider będzie przenosił nawet na HR-owca, będzie przenosił na dostawcę zewnętrznego, to już w ogóle, będzie przenosił winę, będzie przenosił odpowiedzialność za te problemy, które ma. Dlatego, że takich sytuacji z ludźmi, których nie bywało wcześniej na taką skalę, czyli to, że ludzie odchodzą nagle i mówią, mi się tu bardzo podoba, tu jest bardzo fajnie, no ale jestem już tu 2 lata, no to chyba dość. I to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, to jest jakiś wskaźnik, to znaczy jak ludzie są zmęczeni, zniechęceni, nie chcą pracować w danym miejscu, no to widać wcześniej. Znaczy jesteśmy w stanie jakoś to zaadresować, no bo jak jesteśmy dobrym HR-owcem, no to rzeczywiście słuchamy tego i widzimy, że można by temu zaradzić, jeśli oczywiście organizacji na tym zależy. Dzisiaj już bardzo często nie mamy takiej możliwości i to jest coś, co dla lidera jest kosmicznie frustrujące, dlatego że to pozbawia go kontroli, to pozbawia go przewidywalności zespołu, no bo on z dnia na dzień połowę zespołu może stracić i on przyjdzie do HR-u i powie, no ale no nie interesuje mnie to. Ja potrzebuję natychmiast połowę zespołu, rekrutujcie. A my mówimy, no dobrze, no ale jest miesiąc wypowiedzenia, nie zatrudnimy połowy zespołu w miesiąc. No i lider mówi, no ale no to od czego ja mam HR? Nie? I to, żeby rzeczywiście, to nie chodzi o to, żeby być super wyrozumiałym. To nie chodzi o to, żeby znosić te razy, żeby znosić te baty, tylko chodzi o to, żeby mieć do tego narzędzia. I bardzo często, tutaj wracamy do tej rezyliencji, o której mówiliśmy. Bardzo często jest tak, że my chcąc chronić innych, bierzemy to wszystko na siebie. To znaczy, że to jest taki kłopot, że HR-owcy sami się wypalają, dlatego że to strzela w nich personalnie, co mówią liderzy. Czyli mówią, ja tego nie potrzebuję, to jest za wolno, to jest za mało, wiesz co, no, nie będziemy teraz tego wdrażać, bo to jest nieważne. I HR-owcy faktycznie mają taki problem, że są albo nieprzydatni w swoim własnym rozumieniu, no bo właśnie słyszą cały czas taki feedback, no albo po prostu mają problem ze znalezieniem pracy, co jest dość obiektywną rzeczą. No i to jest ogromny kłopot, dlatego że to trochę tak jak w samolocie, nie? Że maskę najpierw sobie, a następnie dziecku, tylko jak się pracuje w ciągłym kryzysie z liderem, no to łatwo jest to powiedzieć, nie? A to, żeby to dowieść i żeby to utrzymać, to jest gigantyczny problem. I to jest właśnie ta trzecia rzecz, która chciałabym, żeby wybrzmiała z początku naszej rozmowy, że HR-owcy za mało o siebie dbają. I ja jestem ostatnią osobą, która będzie tutaj opowiadać, że są jakieś gotowe rozwiązania, well-being, oddychaj, a wszystko będzie dobrze, no bo niestety na tym polega trudność, że każdy musi znaleźć swoją drogę do tego, żeby powiedzieć sorry, stop, ale to nie jest moja odpowiedzialność, to nie jest moja wina, co się stało, pracujmy nad tym rozwiązaniem, ja dostarczam takie i takie i takie narzędzia, natomiast ty jesteś liderem i ty za swoich ludzi odpowiadasz. Nie? To znaczy to, że HR-owiec musi być mocnym partnerem, żeby został partnerem szanowanym, to jest trudne, ale to jest jedyna droga konieczna do tego, żeby faktycznie nie tylko tą pozycję przy stole decyzyjnym zajmować, ale też żeby po prostu siebie chronić, nie? No bo to jest o tym, że w organizacji bardzo łatwo jest znaleźć winnych, jak się zrobi takie polowanie na czarownicę w kryzysie. Czyli bierze się HR-owca i się mówi, nie no dobra,
on nam się nie przydaje, ludzie nam odchodzą, on nic nie potrafi z tym zrobić, mamy za duże koszty, do widzenia. Nie? I w takiej sytuacji to, żeby mieć te argumenty, żeby pokazać nieudolność leadershipu, które na przykład spowodował to, że ludzie odchodzą, żeby pokazać, jakie narzędzia się dostarcza, żeby udowodnić tą swoją przydatność, żeby rzeczywiście wykonać pracę w tym kierunku, żeby pokazać tą przydatność HR-u, no to trzeba mieć to wewnętrzne przekonanie i trzeba mieć tą siłę wewnętrzną, którą trzeba non-stop budować, zwłaszcza dzisiaj, bo to jest mega kruche. Ja myślę, że jednym z powodów, dlaczego tak jest, jest to, że wielu HR-owców właśnie chciało się bardzo wykazać, chciało zdobyć to miejsce przy stole, a więc przyjmowało tak, no to ja za to odpowiadam, tak, oczywiście, daj mi więcej, tak, ja wezmę, bo ja chcę być właśnie w tym miejscu nieco bardziej poszanowanym, nieco bardziej strategicznym może, a więc ja to wezmę, ale właśnie zapominaliśmy przy tym, że no, tak naprawdę my nie zrobimy pracy lidera za lidera i w pewnym sensie to HR jest trochę taką protezą lidera, bo bez HR-u, jeżeli lider będzie dobry, to sobie poradzi, ale HR sam nie zrobi nic, bo to HR jest po to, aby lider tak naprawdę lepiej funkcjonował. Oczywiście. Sam HR nie zrobi za niego. I wydaje mi się, że to jest trochę właśnie takie pomieszanie ról i zapomnienie o tym, że rola HR-owa jest ważna, dlatego że liderzy nie dowożą często, nie wiedzą jak, czasami nie chcą się przez tym przyznać i naturalne będzie, że będą poszukiwali winy poza sobą, ale my w tym wszystkim nie możemy powiedzieć, no tak, no rotacja, fluktuacja, absencja, to KPI HR-owe, to na pewno wina HR, no nie jest. Dokładnie tak, 100% zgody i to, żeby sobie nie dać tego wrzucić jako winę, to jest bardzo ważna rzecz. I to jest to, że no właśnie, maskę najpierw sobie, a następnie dziecku, ale też świadomość tego, że ludzie, z którymi pracujemy, są super sfrustrowani. To znaczy, i to nie chodzi o to, żeby ich usprawiedliwiać, to nie chodzi o to, żeby ich traktować jak dzieci, że no nie, no oni mają taki trudny moment, no to my to wszystko na siebie. Wręcz przeciwnie. To znaczy, to co mówisz, to jak się zachowujesz, jest kwestią twojej frustracji, którą rozumiem, ale której nie biorę na siebie, sorry. Nie? To jest ta postawa, do której powinniśmy dążyć, no bo musimy przede wszystkim o siebie się zatroszczyć. Jak w takim razie twoim zdaniem HR powinien dzisiaj budować swoją pozycję, swój obszar, żeby być w lepszym miejscu za rok, dwa, pięć? Wspomniałaś o tej asertywności, ale jak w praktyce? Nie? Jakby słucha nas HR-owiec, myśli sobie, no mają rację, ma to sens, ale jak? Jasne. Pierwsza rzecz, która bardzo często jest związana z brakiem celów wskazanych przez biznes. Pierwszy krok to jest to, żeby zobaczyć, przejrzeć fizycznie roadmapy, plany, KPI, smarty, OKR-y, cokolwiek, jak mamy mierzone osiąganie celów w organizacji, patrzymy na to, czego potrzebuje biznes i pod to swoje cele rozpisujemy. To jest super ważne, HR-owcy bardzo często tego nie robią i to jest błąd, żeby spisywać rzeczy, które się robi, bo to potem ucieka. To potem ucieka nie tylko jako outcome, ale to też ucieka jako nasze osiągnięcia i ucieka to, co my zrobiliśmy tak naprawdę. Więc to, żeby rozpisać swoje roadmapy na kwartały czy na konkretne lata i plany działania, co my chcemy dowieść. To jest krok drugi. Trzeci krok to jest regularne rozliczanie się ze swoich efektów pracy. Czyli nie input, nie to, co ja robię, że ja gadam, że ja pracuję, że ja daję narzędzia, tylko outcome. Po prostu przypisywanie sobie takich efektów, które są wynikiem naszej pracy. No bo zobacz, jakie to jest krzywdzące dla HR-owców. I ten krok trzeci jest kluczowy i bardzo często jest ciężko go wykonać, bo nie mamy takiego nawyku, że no jeśli pracownicy odchodzą, no to czyja to wina? HR-owca. Ale jeśli pracownicy zostają, to czyja to zasługa? No menadżera. Menadżer przekonał. Menadżer jest tak charyzmatyczny, że był w stanie przekonać tych ludzi, żeby zostali. Nie? I to, żeby rzeczywiście powiedzieć, ten menadżer dowiózł, bo ja go do tego przygotowałam. To się wydarzyło, jeśli chodzi o zmianę dynamiki w zespole sprzedażowym, bo ja przygotowałam tę zmianę. Lider przeprowadził, owszem, ale ja zrobiłam z nim roleplaya.
Ja mu powiedziałam, jak porozmawiać z tymi ludźmi. To jest moja praca i to jest moja zasługa. To jest mój outcome. To, że to się wydarzyło, oczywiście, realnie, fizycznie, cieleśnie, że tak powiem, zrealizował to menadżer, ale to jest moja praca. To jest mój koncept. I to, żeby to sobie regularnie spisywać i regularnie się z tego rozliczać i rozpisywać sobie te roadmapy, rozpisywać sobie realizacje, ale też rozpisywać sobie BAU, czyli business as usual. Bo to jest coś, czego bardzo często nie doceniamy i to jest ten krok czwarty, o którym warto myśleć, czyli to, żeby raportować sobie i organizacji, jak dużo jest business as usual. Dlatego, że jeśli ja planuję dowiezienie dwóch dużych projektów, niech to będzie stay interview i performance review w kwartale i nie jestem w stanie tego zrobić, no to jaka jest nasuwająca się odpowiedź? No, że jestem nieudaczna, tak? No nie umiem poprowadzić projektu. Natomiast okazuje się pod spodem często, że jest tak dlatego, że 90% mojego czasu zajmuje gaszenie pożarów. Dlatego, że menadżerowie są tak słabi, że nie potrafią zaprojektować rozwiązań ludzkich, no i wszystko spada na HR-owca. No więc 90% czasu ja robię business as usual, którego nie raportuję. I to jest błąd. Dlatego, że bardzo wysoki business as usual, nieplanowane zadania cały czas w HR-ze są miarą choroby organizacji. To znaczy, jeśli jesteśmy cały czas w permanentnym pożarze, w permanentnym gaszeniu kryzysów, no to jest jakiś tego wspólny mianownik, no i to jest zwykle to, że po prostu jest albo słaby, albo nierówny leadership, albo organizacja jest po prostu w permanentnym kryzys mołdzie. To nie jest zdrowe i to się nigdy długofalowo nie opłaca. Więc to, żeby nie rozliczać się z roadmap i żeby rzeczywiście patrzeć na to, co się dowozi, ale też żeby mierzyć sobie ten business as usual, to jest czwarty krok. No i piąty krok to jest to, żeby mówić o tym, co się dowiozło w sensie podsumowań, żeby mieć miejsce czy na All Handsach, czy na Town Hallu. To jest bardzo często o tym, że HR-owcy nie proszą o to. To znaczy przygotowują do All Handsów liderów, robią roleplaye, robią jakieś dry runy, przejścia na sucho, natomiast nie mówią, potrzebujemy zaplanowania, potrzebujemy 15 minut na All Handsach po to, żeby powiedzieć, jakie zmiany w obszarze ludzkim się wydarzyły. I to, żeby zawalczyć o to, to jest piąta rzecz, którą bym zrobiła, tak jak właśnie mówisz, jeśli praktycznie dzisiaj ktoś chce mieć ten wpływ, to takich pięć rzeczy myślę, że powinien zrobić. Ja bym podkreślił to, że nam się wydaje czasami, że to jest nie, ale to było nic wielkiego, to było małe, to co tam mówić, co tam raportować, to zupełnie nie. No nie ma. Często no jest właśnie. Tak. Często jest tak, że my zapominamy albo nie doceniamy tego, co zrobiliśmy sami i patrzymy na innych, ale to nie jest tylko tak u nas, nie jest tylko tak w HR-ze, tylko w ogóle jako ludzie często tak mamy, że nie doceniamy tego, co robimy my, a patrzymy tylko to, na co robią inni, a w HR-ze jest to bardzo mocne, bo my mamy kontakt z tymi innymi działami, bo HR jakby pracuje z całym biznesem, a nie tylko ze swoim kawałkiem, więc jest narażony na to, że widzi rzeczy, których nie rozumie, których nie umie, których nie wie, to jakby na takim poziomie, jak robią to specjaliści, eksperci z tamtych obszarów, a więc mówi, dobra, to oni robią trudne rzeczy, ja robię swoje, ja wiem, że one są takie, śmakie, więc nie będę o nich mówił i przez to no, one są po prostu niezauważane. Jak ja nie mówię, to nikt tego nie powie za mnie, nikt tego nie zauważy, nikt na to nie zwróci uwagi do momentu, kiedy już nie będzie po prostu za późno, bo w pewnym momencie będzie za późno, jeżeli nie będziemy o tym mówić. Mhm. Jest jeszcze jedna rzecz, myślę, jeśli jeszcze możemy, jeszcze jedna rzecz, którą myślę, że warto podkreślić. Jest taki moment w organizacji, kiedy HR faktycznie staje się partnerem dla biznesu, natomiast to jest bardzo nieintuicyjne, jak to się objawia. To znaczy bardzo często HR wtedy zostaje przez swoich peerów, przez swoich przełożonych, jest bardzo challenge'owany. To znaczy to, że oczekuje się od niego na przykład planowania. Oczekuje się tego, że no dobra, to powiedz, co ci ludzie zrobią. No dobra, to powiedz, jak to dokładnie będzie wyglądało, ile to zajmie. I to jest absolutnie kluczowy moment. To znaczy, jak już zrobimy tych pięć kroków, to jest też to, co powiedziałeś, jak będziemy umieć o tym dobrze opowiadać, adekwatnie po prostu się rozliczyć z tego, co dowiedzieliśmy, ale nie przegapimy tego momentu, bo bardzo często jest tak, że HR-owcy znakomitą pracę wykonują do tego momentu, żeby pokazać osiągnięcia, rzeczywiście siąść przy tym stole decyzyjnym i nie zauważają tego, bo biznes wtedy mówi, dobra, to powiedz, jak to będzie wyglądało, jaki będzie plan, ile ludzi nam odejdzie i jaki będzie forecast. I to jest coś, taki moment, kiedy HR-owiec po prostu nieruchomieje i wymięka.
I mówi, no nie, no ale ja nie wiem. No ale, no bo to trudno przewidzieć. Dlaczego trudno przewidzieć? Dlaczego finanse nie mają problemu z estymatami, pomimo tego, że mylą się po prostu jak 150? Roadmapowcy produktowi, no po prostu przestrzelają te roadmapy, nie dowożą na czas. Inżyniering, no jeszcze nie widziałam, żeby inżyniering zawsze na czas coś dowoził. I inni nasi koledzy, nasi peerzy w organizacjach nie mają problemu z tym, żeby forecastować, estymować i nie dowozić. No bo wiedzą i rozumieją, że bywa różnie. A HR-owiec jest takim perfekcjonistą, który powie, nie, ja nie powiem, bo jeszcze jak się pomylę, no to jeszcze stracę zaufanie. Dokładnie przeciwnie trzeba robić. To znaczy, żeby faktycznie nie przegapić tego momentu, kiedy naprawdę biznes cię traktuje jak partnera i wejść wtedy w rolę tego partnera, wziąć ten ciężar i to jest ten moment, kiedy się rzeczywiście przy tym stole decyzyjnym zostaje. I to jest jeszcze ważna rzecz, nie? Żeby wejść tam, i utrzymać to, pomimo tego, że to jest nieintuicyjne, bo to się objawia bardzo często tym, że po prostu ktoś w ciebie strzela, nie? I mówi, no ale to co, no nie jesteś w stanie tego policzyć, no ale to co, no to nie wiesz jak to będzie, no i wtedy HR-owiec robi krok do tyłu, mówi, no ale no nie, no ja nie wiem, no kurczę, nie jestem w stanie estymować. Jesteś w stanie, jeśli masz dane, jeśli obserwujesz zespoły, jesteś w stanie powiedzieć, czy lepiej zwolnić najpierw dyrektora sprzedaży, czy dyrektora marketingu. Masz na ten temat opinię, jeśli znasz te zespoły. I to jest gigantyczny input dla biznesu z punktu widzenia dynamiki zespołowej. I często HR-owiec to wie, tylko boi się, nie? Jakby ma taką, trochę właśnie taką wyuczoną bezradność, nie? Przez lata, przez to, że biznes też no, średnio rozumiał HR i też traktował średnio ten HR, no to trochę weszliśmy w tą rolę, pozwoliliśmy sobie no właśnie tak się traktować jako taki wykonawca, nie? No i to jest ten moment, kiedy to zmieniamy. Wątków poruszonych dużo. Ty mówisz szybko, ja mówię szybko i myślę, że spokojnie moglibyśmy włączyć, osoby, które nas słuchają, mogłyby włączyć prędkość 0,7 i okazałoby się, że brzmi naprawdę nieźle, nie? I tylko, że trwało już 1,5 godziny, więc nie przedłużajmy dalej. Natomiast jeżeli ktoś chciałby posłuchać ciebie więcej i dowiedzieć się więcej o tym, co robisz, to gdzie powinien szukać? Bardzo, bardzo zapraszam do Culture Ivy, czyli do masterclassów naszych dla HR-owców, do masterclassów naszych dla liderów. To jest coś, co zrobiliśmy w oparciu o naszą metodę Culture Ivy. Zapraszam oczywiście do książki, jeśli ktoś lubi czytać po angielsku, to już jest gotowa na Amazonie. Culture Ivy, The Power of Changing the Workplace. Bardzo, bardzo polecam i tam nas się spotyka, można spotkać, no albo na co dzień na LinkedInie i na Instagramie oczywiście. No i pięknie, pięknie. Wszyscy wiedzą w takim razie, gdzie cię szukać, wiedzą, gdzie cię spotkać. Ja mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz i porozmawiamy, czy to na antenie podcastowej, czy to na jakiejś konferencji, ale że będziemy mieli okazję powymieniać jeszcze nie raz doświadczenia i przemyślenia. Za dzisiaj ci oczywiście bardzo dziękuję i tak jak powiedziałem, do usłyszenia. Absolutnie. Vice versa, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do spotkania nieraz. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Dzięki. Dzięki.